Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie w ten czwartkowy dzień. Dzisiaj, słuchajcie, pada u nas w stadiu, a jutro świeci słońce. No cóż, lipa, ale zobaczymy, jak wygląda sprawa, jeżeli chodzi o gotowanie, wróciu gotowanie. Jak wygląda sprawa, jeżeli chodzi o oczywiście podlewanie. Zobaczymy, ile to nam zabierze energii i tak dalej, ale moi drodzy, dzisiaj mamy trzeci dzień lata. Mamy, widzę, zadanie od Louisa, czyli od majora, oczywiście burmistrza tutaj z miasta, odnośnie jego portek, które są umarni, więc będziemy musieli to dzisiaj zrobić. Dodatkowo też poczekajcie. Nie pamiętam, czy Ancient... Właśnie tu jest, widzicie, zawsze ze mną problem, że ja nie wiem, kiedy co rośnie. Czekajcie, Ancient Star... Zaraz zobaczymy, kiedy możemy to posadzić, bo w sumie jestem ciekaw, a nie pamiętam. Dodatkowo też... Czekajcie. Aha, czyli każdy możliwy sezon. Summer, Fall, 30... Możemy to sprzedać, dobra. Okej, słuchajcie, to będzie rosło nam 28 dni, z tego co się orientuję, więc sobie to weźmiemy. Weźmiemy, myślę też, że dwa basic fertilizery, ponieważ mamy jeszcze starfruta do zasadzenia, co też dzisiaj uczynimy. I teraz tak, zanim jeszcze cokolwiek tutaj ogarniemy, ja bym bardzo chciał to posadzić i myślę, że posadzimy sobie to tutaj, bo tutaj mamy w sumie takie fajne miejsce, więc możemy zrobić to tak. I to zrobimy tak. Dobra. Także słuchajcie, wszystko mamy posadzone. Nie będę się dzisiaj tutaj za bardzo ogarniać, jeżeli chodzi o farmę, jeszcze bardziej, dlatego że no nie ukrywam, że mamy tego na tyle dużo, że mogę się nie wyrabiać z podlewaniem. Dopóki oczywiście nie będziemy mieli sprinklerów, to raczej nie ma się co tutaj bawić w jakieś super, hiper, turbo roboty. Teraz tak, czy ja mam do Community Center zaniesiony... Summer ten. Tak, zostało nam tylko grape, więc będziemy musieli dzisiaj przejść po całej mapie, zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja i tak dalej, i tak dalej. Odwiedzimy też Clinta. Tutaj mamy portki. Dzisiaj, z tego co się orientuję, chyba nikt urodzin nie ma, więc tutaj chyba raczej nie będzie problemu. Do Guntera, Gunterowi możemy pozanosić, słuchajcie, niektóre rzeczy, które tutaj mamy, tak na przykład akwamarynę. Frozen Tier też mu możemy zanieść, wiecie, już powolutku będziemy tą kolekcję też uzupełniać, więc co, myślę, że pójdziemy sobie górą, zobaczymy co, jak, do kopalni, czy dzisiaj pójdziemy, szczerze powiedziawszy nie wiem, ale zastanowię się, zobaczymy co z tego wyjdzie. W każdym razie i tak musimy dojść do miasta, musimy zobaczyć, czy ktoś dzisiaj nie dał jakiegoś zlecenia, bo jeżeli tak, to postaramy się je dzisiaj wykonać. Dodatkowo też tutaj otworzyło nam się przejście, więc mamy możliwość udania się do spa, tylko że ja do tego spa raczej, wiecie co, chodzić nie będę, z bardzo prostej przyczyny. Jeżeli chodzi o energię, to umówmy się, że no wiecie sami. Mamy dużo tych berisów, więc tutaj problemu nie będzie. Jedyne, po co możemy tak na dobrą sprawę tutaj przychodzić, to są w sumie robaki i ewentualnie rzeczy letnie, bo z tego co pamiętam, one się tutaj gdzieś pojawiają. No i mam też taką cichutką bardzo nadzieję, że sytuacja się na tyle poprawi i będą pociągi, bo pociągi wyrzucają różne rzeczy, więc byłoby fajnie, gdyby tak było. W ogóle jest gdzieś jakaś lista, słuchajcie, nawet w internecie, z tego co widziałem, kiedy dany pociąg jeździ. On jakoś nie jeździ chyba randomowo, tylko ma określone jakby miejsca. Tutaj mamy oczywiście to przejście, ale to jeszcze nie teraz. Prehistoric Tibia. Jakby nie wiecie, co to jest Tibia to jest też taka gra, ale Tibia ogólnie to jest piszczel. Więc chyba będziemy mieli kolejną część szkieletu. Tak mi się wydaje, ale nie jestem oczywiście pewny, jak zwykle. Dobra, natomiast my dzisiaj ciśniemy, słuchajcie, wszystkie robaki, przejdziemy sobie dokładnie otoczenie, zobaczymy co, gdzie, jak, może uda nam się ogarnąć grape'a, będzie mi miło, wtedy będziemy mogli sobie oddać do Community Center i będziemy mieli skończonego bundla. Do kopalni dzisiaj nie zmierzamy. O, patrzcie, kolejne robaczki, świetnie, 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 będzie więcej hajsu. Słuchajcie, przy okazji mam otwarte okno, bo jak już wiecie, wiosna, jest cieplutko, fajnie, milusio. Natomiast jeżeli będziecie słyszeć jakieś odgłosy, chociaż w sumie jak nagrywam stary, to nie ma znaczenia, bo tu są psy, kury, krowy, wszystko po prostu dookoła mnie, więc wiecie, takie dźwięki naturalne otoczenia, więc nie powinno być chyba problemu. Także dobra, powiedzcie, że dostanę gdzieś grape'a, proszę, gro, zrób to dla mnie.
A, i teraz jeszcze jedna rzecz. Tam ktoś z Was mi pisał odnośnie nawozu, że ten nawóz, który ogarniam, jest do pierwszego zbioru. Nie. Ten nawóz jest przez całą porę roku. To nie jest tak, że on przy pierwszym zebraniu się kończy, tylko że te nawozy idą jakby całą jedną porę roku. One dopiero wtedy się niszczą, chociaż nie ukrywam, że można pobrać modyfikację, która zezwala na przykład na umieszczenie kilku nawozów na raz. Nad czym się zastanawiam, powiem Wam szczerze, bo to by było fajne. Co prawda, mielibyśmy szybciej, lepiej, wydajniej i tak dalej, ale z drugiej strony, no umówmy się, że w normalnym życiu można tak zrobić. Rzucić różne nawozy. Więc dajcie mi znać, czy chcielibyście, żebym wrzucił tego moda. Jeżeli tak, to oczywiście go wrzucę. Czy dzisiaj... Nie, jutro Jas ma urodziny, ale niestety nie będziemy chyba mieć dla niej nic. Gaz chce od nas hot pepper, ale to tak średnio bardzo, dlatego że nie wykonam tego zadania. Ponieważ iż bo jeszcze nam nie wyrosły. Więc tu będzie mała lipa, no ale dobra. Słuchajcie, mamy 11.20. Zobaczmy sobie jeszcze, co możemy spotkać na plaży. Kurczę, słuchajcie, mnie tak korci, żeby kupić ten lepszy plecak. Naprawdę, to jest... Och, jeszcze bardziej. To jest tak pilne, bo ja nie mam miejsca, po prostu nie mam miejsca. Wiem, że to jest masakra, jeżeli chodzi. I jakbym miał na przykład w chwili obecnej ten podstawowy plecak, to tak jak mówię, myślę, że plecak jest taką rzeczą, która jest najbardziej potrzebna i najszybciej trzeba ją zrobić. Nie mam miejsca. Wiecie co? Sprzedamy... To wywalę. Za kotwicę dostaniemy stówę, więc spoko. Korale zbiorę. Mam nadzieję, że wszystkie będą tej samej jakości. Dziękuję. Chyba są. O, tu jeszcze są robaki. Tylko dajcie mi coś takiego normalnego. Aha, dobra. Glass shardy, ale to mamy. Okej. No, więc teraz słuchajcie, kierunek Gunter, oddamy mu wszystkie rzeczy, które możemy, zobaczymy jak tam z naszą kolekcją. Szkoda tylko, że nie ma tutaj, wiecie co, żadnego takiego licznika na zasadzie, ile mam oddane i tak dalej, muszę sobie to samemu sprawdzać. No ale może w nowej jakiejś aktualizacji, która mam nadzieję jakoś wyjdzie niedługo, coś dodadzą, coś polepszą i że wyjdzie też tryb multiplayer, na to też czekam bardzo. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobrze, dzień dobry, Gunter. Proszę bardzo, chcecie zdonatować, więc zostawię to tutaj, to tutaj. Nie dostałem nic. Ty, dziadzie jeden. Nic mi nie dajesz, wiesz co, jesteś po prostu bezczelny. Ale zaraz sobie rozłożymy geody, także zobaczymy, czy coś z nich ewentualnie nam fajnego dropnie. Process geodes, zaczniemy od Frozen. Let it go, let it go. O, tego na pewno nie było, więc to możemy dojść Gunterowi właśnie. I tego chyba też nie było, tak mi się wydaje, ale to zaraz sobie zobaczymy. Mam też wielką nadzieję, słuchajcie, że na dniach, co prawda jutro nie będzie padać, więc jutro to tak będzie trochę lipa z czasem. Znaczy oczywiście tak jutro, w jutrzejszym odcinku. Dojdziemy w końcu na jak najgłębszy poziom kopalni, czyli chociażby tam, żeby mieć to złoto, kurczę, bo jednak sprinklery pomagają bardzo, bardzo, bardzo mocno i nie ukrywam, że chciałbym mieć już jak najszybciej, jak największą ilość, żeby to wszystko szło naprawdę sprawnie, automatycznie i tak dalej, więc byłoby bardzo, bardzo miło, znowu Rusty Spoon. Dobra, przejdziemy sobie jeszcze tędy, czy tu jakieś robale, tu widzę, są po drugiej stronie, po naszej stronie też są. Oczywiście Sitsy. I słuchajcie, pójdziemy sobie jeszcze na dół, tam w okolice domu Marni, tam sprawdzimy, czy coś ewentualnie gdzieś nam powyrastało, potem wrócimy na farmę, a potem pomyślimy, co robimy dalej, ale... czekajcie, tutaj jest, widzę ten, nie zauważyłem, ale wiecie co, wydaje mi się, że chyba najlepszym rozwiązaniem będzie to, żeby po prostu albo połowić ryby, bo jak widzicie, mało nam brakuje do wbicia skilla, ewentualnie kopalnia to tak chyba raczej dzisiaj nie. Bo tak jak mówię, nie opłaca się moim zdaniem iść do kopalni w sytuacji, w której duchy nie są w dobrym humorze, bo po prostu będziemy jakby troszeczkę stratni, więc lepiej chyba nie iść. Dobra, także teraz jeszcze sobie zwiedzimy tutaj. Miło by było, gdybyśmy dostali te grejpy, bo wtedy byłoby spoko. Mam już co prawda, widzę, dostępny ul, ale też nie mogę go zrobić, dlatego że nie mam maple syrup i może zrobimy, wiecie co, tapery w sumie, bo... To by nam się przydało, tylko kurczę, miałem ogarnąć te drzewa. Nasze piękne.
I myślę, że to zrobimy. Ale tak jak mówię, te drzewa myślę, że posadzimy obok domu i one będą powiedzmy naprzemiennie z kwiatami. To chyba może być całkiem ładnie i fajnie może to wyglądać. Ewentualnie zrobimy coś w podobie do tego, co mieliśmy na poprzednim save'ie. Z tym, że tak, jeszcze jedną rzecz miałem wam powiedzieć odnośnie kurnika. Co coś jest? A nie, to jest kamień. Odnośnie kurnika i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, to jest w planach. Na razie musimy poczekać na pierwszy zbiór, zobaczymy ile uda nam się zarobić i dopiero wtedy będę to ogarniać, natomiast wydaje mi się, że wszystkie kurniki, stodoły, obory i inne rzeczy wybudujemy sobie po prostu koło naszego domu, tam na tej górce, koło szklarni, żeby wiecie, to wszystko było tak ładnie w jednym miejscu. Dobra, teraz tak, coś bym mi tu mógł wywalić. Ja myślę, że wezmę sobie tą jedną Salmon Berry Ziem i będziemy mieli na Prehistoric Handex miejsce. Fajnie. Zaraz się pewnie okaże, że znowu będę miał coś fajnego albo grape'a i tyle będę mógł zrobić, ponieważ nie będę mógł pewnie tego podnieść. Dzień dobry, Cooper Ore, świetnie. A czy ja mam recepturę na... Mam, tylko właśnie, jak widzicie, potrzebuję grape'a, żeby zrobić recepturę. I tak się też zastanawiam, czy może właśnie wiecie co, pierw ewentualnie nie zrobić tej receptury i ewentualnie posadzić te rzeczy. Kurczę, to jest... Wiecie, startu jest na tyle taką grą, że wiecie, jeżeli gracie i coś sobie założycie jakby przed odcinkiem, że chcecie zrealizować pewne cele, to i tak po jakimś czasie... to jest coś nowego i ja bym to bardzo chciał, to jest warte 200. Ale to chyba już oddaliśmy. To już chyba oddaliśmy, tak mi się przynajmniej wydaje. Tą szyszkę to wywalę, bo to jest więcej warte, 25. A czekajcie, sprawdzę w kolekcji, czy to mam. To powinno być chyba w artefaktach. Tak, mamy. Total Found 3. Czyli 3 chyba już takie rzeczy zdobyliśmy, tak? Dobrze rozkminiam tą. Kurde, nawet nie wiem. No ale cóż, nieważne. Także dobra, widzę, że wszystko ogarnęliśmy, robaki. Niestety grape'a żadnego nie mieliśmy, ale pamiętajcie, że to też jest kwestia duchów. Jeżeli one są nieszczęśliwe w danym dniu, no to niestety też będziemy mieli mało rzeczy na farmie i dookoła i w ogóle. Ale z tego co zauważyłem, na robaki to chyba nie ma większego znaczenia, bo one są praktycznie zawsze. Tutaj by też wypadało, wiecie co, powolutku małymi kroczkami robić porządek dalej na farmie, ale zastanawiam się, czy nie poczekać, wiecie co, może na bomby. W sumie byłoby spoko. Dobra. Tutaj ładnie wszystko ogarnęliśmy. No i tak, musimy porobić na pewno te tapery. To już jest, tak jak już wam mówiłem, dobra, to jedno drewno to niech sobie idzie w cholerę. Tutaj widzę, że mamy dwa różne drzewa. Szkoda tylko, że nie te, które chciałem, żeby były, no ale cóż, to się mówi trudno. Czekajcie, to w ogóle sobie może tak, pochodnie na razie zostawimy. Teraz tak, ja sobie tutaj wszystko posegreguję, mam nadzieję, że dobrze pójdzie. To na pewno zabierzemy ze sobą i to na pewno sprzedamy, bo to się nam nie przyda. Cooper, to wszystkie tutaj złoża do tego miały być. Nie mam niestety, kurczę, słuchajcie, nie brakuje mi troszeczkę dosłownie złota, żeby ogarnąć ten... widzę, że nam się na pewno zrobi Cooper i na pewno zrobi nam się żelazo, spoko, a całą resztę idziemy sprzedać. Drzewa owocowe widzę, że tutaj mi całkiem ładnie cisną. To jest oddane, to oddaliśmy, to też jest oddane i raz jest spawn również. Bardzo dużo, słuchajcie, dostajemy tych wszystkich elementów, to mi się bardzo podoba. Przepraszam. I teraz tak. Wiecie co, posadzimy sobie po 3 drzewa z każdego tego. Tylko, że ja widzę, że... ja mogę je tutaj posadzić sobie tak po prostu na trawie. Słuchajcie, to fajnie. To zrobimy to w ten sposób. Tutaj... Czemu invalid position? To aż tyle potrzebuje tutaj miejsca na to? Chryste panie. O, a tu mogłem posadzić. Czekajcie, ja to skopię. Bo w sumie tak, tam będą te drzewa takie no nasze normalne. Albo wiecie co, zrobimy tak. Żeby tutaj było ładnie, pięknie i przyjemnie, posadźmy je może tutaj jeden. Tutaj jest invalid position, posadźmy tutaj, też nie, to tutaj, dobra. Następne posadzimy, nie wiem, tutaj mogliśmy posadzić. Posadźmy kolejne może tu. Czemu nie mogę na tej...
O, tu mogłem posadzić. Kolejne posadźmy na przykład tutaj. Kolejne jeszcze powiedzmy tutaj. I posadzimy to po prostu sobie tutaj przy tym. I one niech nam, słuchajcie, rosną. I tutaj podamy tapery i wszystko, żeby, wiecie, to ładnie wszystko pięknie, fajnie wyglądało. Przynajmniej tak mi się wydaje, że będzie ładnie super hiper turbo wyglądać. Dobra, teraz tak, pada deszcz, więc za bardzo, tak jak mówiłem, nie mamy już więcej w planach nic dzisiaj do roboty, więc ja sobie tutaj zniszczę te pochodnie, które mamy akurat z tej konkretnej strony domu. Umieścimy je może gdzieś tam blisko farmy i tak dalej. Dodatkowo też myślę, że zrobimy, wiecie co, szerszą ścieżkę. Tylko teraz tak, pochodnie chyba były tutaj. Tak, mamy 13 pochodni, więc zobaczymy, jak to nam się uda oświetlić. No i jeszcze musimy ogarnąć drogę, ale to muszę zrobić więcej tych. Dobra, no i ciśniemy. Tutaj w ogóle mogłem zrobić jeszcze jeden ten, ale no trudno się mówi. A, tu nie mogę, tutaj nic nie rośnie, to też możemy dać. No i jeszcze tutaj ogarnijmy. O, i będziemy mieli, jak widzicie, taką ładną drogę do tego. I widzę, że mamy robaczka. Super, dzień dobry. Rusty Spur, okej. Ale to już oddaliśmy, spoko. Dobra, i właściwie słuchajcie, mamy 9:30, więc tak, na pewno tak jak mówiłem, pociśniemy drogę dalej, tak jak tutaj widzę idzie. I myślę też, że możemy sobie zrobić, wiecie co, drogę od razu też do naszego query, także pewnie coś pościnamy i tak dalej, i tak dalej. 50 to myślę, że jeszcze i tak mi pewnie zabraknie, jeżeli chodzi o ścieżkę. Dobra, to musimy, widzę, tutaj ściąć ładnie. O, tutaj całkiem spoko to idzie. Na tym oczywiście nie możemy położyć. No i teraz tak, tutaj widzę, że ta ścieżka będzie taka... Czy tu muszę, powiedzmy, zakręcić, tak? Czyli musimy zrobić tak. Czekajcie, ja sobie tutaj to ładnie wyczyszczę, żebyśmy mieli prostą drogę. Ja myślę, że ją zrobię tutaj krętą oczywiście w niektórych miejscach, żeby, wiecie, na przyszłość zaoszczędzić sobie miejsce pod farmę i tak dalej. Ścieżka oczywiście będzie... Chociaż nie, tu możemy właściwie, wiecie co, machnąć ścieżkę pojedynczą. Tutaj tylko zrobimy podwójną, żeby to ładnie jakoś wyglądało. Okej, tu możemy na bok. Tu mogę? Nie, nie mogę, więc muszę dać tutaj. Tutaj dalej chyba nie... Czy tu coś jest? Aha! O kurde, tylko słuchajcie, tutaj mamy tą kłodę, a ja tej kłody niestety nie zniszczę. No dobra, trudno. To droga musi zostać w ten sposób. Natomiast tutaj widzę, że na pewno będę mógł ogarnąć. Którą mamy godzinę? 11:30. Zaraz musimy iść spać. Tylko właśnie skombinuję sobie tą drogę ładnie. No i oczywiście mi zabrakło miejsca, no bo przecież jak, żeby inaczej... 2, 3, 4, dobra, 4 powinny chyba wystarczyć. No dobra, słuchajcie, wszędzie jest położona, miałem jeszcze oświetlić i myślę, że możemy to ewentualnie uczynić, ale też nie będę tego oświetlać, powiedzmy tutaj, tak wiecie, jakoś super, mega, hiper dokładnie, po prostu poświetlajmy tak, żeby było. W razie czego później mogę oczywiście jeszcze pochodnie jakieś tam dodać i już widzę, że mi się i tak skończą, więc... Zbytnio nie oświetlę. Tutaj jeszcze dajmy jedną. No i może tutaj kolejną. Dobra. Także na razie idzie nam całkiem, całkiem dobrze, całkiem, całkiem sprawnie, więc się nie przejmujemy. Idzie to w dobrą stronę. Tego Rusty Spurtu sprzedamy. I moi drodzy, idziemy spać i kończymy dzisiejszy odcinek. Także cyk. Oczywiście trzeba wejść do domu, żeby się kot pojawił, prawda? Oczywiście, że tak. Dobra, idziemy spać. I czy coś dzisiaj wbiliśmy i ile zarobiliśmy? Chyba nie dużo. 932. No może nie jest to jakiś super mega hiper turbo majątek, ale i tak nie jest źle. Także moi drodzy, dzisiaj w następnym odcinku zaczynamy czwarty dzień lata. Więc cóż, jest mi na dzisiaj bardzo miło Was pożegnać, więc jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę, zasubskrybujcie oczywiście mój kanał, wpadajcie też na wszystkie social media, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. My słyszymy się jutro w kolejnym odcinku z gry Stardew, oczywiście Wali. No i co, na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, cześć, pa, pa.